Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, firma Apple co roku, w zasadzie od kilku lat, we wrześniu pokazuje nam kilka nowych wersji iPhone'a, począwszy od tej bazowej, budżetowej wersji iPhone'a w postaci wersji mini, aż po tą topową, najlepszą, a tym samym najdroższą wersję Pro Max, którą ja też na co dzień użytkuję. Natomiast w dniu dzisiejszym będę chciał zrobić małą podmiankę, a raczej zrelacjonować wam tą małą podmiankę, którą dokonałem tak naprawdę kilka dni temu, bo postanowiłem w ramach takiego eksperymentu przerzucić się właśnie z mojego normalnego 13 Pro Maxa na wersję 13 mini, aby móc wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto, a raczej dlaczego warto, jakie argumenty przemawiają właśnie za zakupem tego telefonu i czy na przykład nie lepiej jest kupić w podobnych pieniądzach iPhone'a 12, bo takie pytania też często dostaję. Sytuacja się robi tym bardziej ciekawa, że już zaczęły się pojawiać pierwsze promocje na ten model, między innymi w sklepie RTV Euro AGD, który również jest dzisiaj partnerem tego filmu. W związku z tym, jeśli będziecie chcieli kupić ten model, to polecam wam właśnie odwiedzać ten sklep, bo będziecie mogli upolować ten telefon w atrakcyjniejszej cenie, no i przy okazji oszczędzić jakieś pieniądze. Także powoli przechodząc do meritum i odpowiadając też na tytułowe pytanie, jak działa najtańszy iPhone w tym roku, chyba zacznę od najbardziej banalnej rzeczy, a tym samym od największego atutu tego telefonu. Chodzi tutaj oczywiście o jego kompaktowość. No to jest przekapitalna sprawa, generalnie móc używać całego tego telefonu, mieć możliwość wykorzystywania obszaru roboczego przez w zasadzie jedną dłoń. Za pomocą jednego kciuka możecie zrobić dowolną czynność. Ten ekran jest naprawdę kapitalny i żeby wam to uzmysłowić, jeśli nie mieliście go jeszcze w dłoniach, to jeśli używaliście na przykład telefonu w pokroju 6, 7, 8 albo iPhone'a SE na przykład 2020, to będziecie mieć tak naprawdę bardzo podobny rozmiar całego telefonu, ale tutaj macie na całym przednim, niemal całym przednim, oprócz notcha, jakby panelu, tym froncie, właśnie wyświetlacz, który możecie dowolnie sobie wykorzystywać, czy to oglądać właśnie filmy, grać w gry, czy po prostu przeglądać jakieś normalne treści. To jest naprawdę kapitalna sprawa i ja jako posiadacz 13 Pro Maxa, który ma no dosyć duży ten wyświetlacz, mało kompaktowy, strasznie po prostu zazdroszczę. Oczywiście ktoś z was, zresztą słusznie, może powiedzieć, że no przecież miałeś do wyboru, wybrałeś większy, bo na przykład ma większą baterię i też jest większy obszar roboczy. Tak, to są oczywiście zalety tamtego modelu, ale jeśli miałbym powiedzieć o zaletach stricte tego, to moim zdaniem właśnie kompaktowość, możliwość schowania go w prosty sposób do kieszeni spodni i zapomnienia o nim, aby nie musieć po prostu sobie go przekładać w momencie, w którym się gdzieś tam schylacie. On po prostu nie przeszkadza, staje się niewidoczny, nie uwiera was w tych spodniach, także to jest naprawdę rewelacyjna sprawa. Z drugiej strony bardzo dobrym elementem całego tego telefonu jest wyświetlacz. Mówię bardzo dobrym, a nie świetnym, ze względu na to, że jednak nie ma tutaj częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz, jak choćby w tej wersji. Można powiedzieć, że w 2022 roku przy telefonie, który kosztuje, no można powiedzieć, tanio jak na Apple, ale tanie jak na Apple nie oznacza ogólnie tanio, no brakuje jednak tych 120 Hz, ale to mi, generalnie dlatego, że ja jestem przyzwyczajony do używania tego iPhone'a albo na przykład MacBooka. Normalnej osobie, jak tak rozmawiałem też ze znajomymi, kompletnie to nie przeszkadza i mówiąc szczerze, niektóre osoby nawet nie zwracają uwagi, nie zauważają, że one mają 60 Hz, a ja mam 120, także nie chciałbym tutaj dla większości osób traktować tego jako jakiejś wielkiej wady, ale jednak zaznaczam, że po prostu ten ekran tutaj jest troszeczkę gorszy. Niemniej i tak rozdzielczość i to, że tutaj mamy w ogóle wyświetlacz OLED, a także intensywność, nasycenie kolorów wraz z HDR-em, to naprawdę robi kapitalną robotę. Zresztą sama jasność na poziomie 800 nitów i w szczytowym momencie bodajże 1200 robi też wrażenie. Ten ekran jest naprawdę przyjemny nawet w momencie, kiedy musicie na nim coś porobić na dworze. Oczywiście obecna pora roku nie służy temu, że macie bardzo dużo słońca, ale jednak kiedy tego słońca będzie więcej, tutaj ten ekran nie powinien mieć z tym problemu, abyście mogli go obsługiwać. Z drugiej strony wam powiem, że w sumie jeśli macie się przesiąść z jakiegoś starszego iPhone'a albo z androidowej konkurencji, która też nie była flagowcami, to myślę, że i tak między innymi ten ekran będzie robił tutaj na was i tak kapitalne wrażenie. No i mówiąc o samej konstrukcji tego telefonu, nie można przeoczyć jakby kwestii samej jakości wykonania. Generalnie ten telefon jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych. Ja akurat sobie wziąłem teraz wersję czerwoną, czyli Product Red. Tutaj część ze sprzedaży tego telefonu
telefonu idzie na fundusz walki z AIDS, w związku z tym kupując go wspieracie inicjatywę, a z drugiej strony ustrzegacie się przed nadmiernym brudzeniem tudzież palcowaniem tego modelu. Okej, na tym modelu i tak nie jest jeszcze idealnie, ale pomyślcie sobie, że jakbyście wzięli czarny, to tak naprawdę nie da się go używać bez etui. Ja tutaj już widzę jakby troszeczkę zabrudzeń, jakichś takich odcisków palców, ale to jest i tak nic w porównaniu właśnie do tych ciemniejszych czarnych wersji. Same szkło jest wzmacniane, jest to tak zwane ceramic shield, w związku z tym tak samo jak przy tych innych iPhone'ach, jeśli wam upadnie to rzekomo macie większe prawdopodobieństwo, że on przeżyje, że wam się nie potłucze, ale wiadomo jak z tym jest, zależy naprawdę sporo od szczęścia, że na jakiś kamień centralnie nie upadnie i tak dalej, więc ja bym się akurat do tego nie przywiązywał. Bardziej bym się przywiązywał do tego, że tutaj macie bardzo dobre jakościowo aluminium z boku, które z jednej strony nie zostawia rysek, nie rysuje się po prostu, a z drugiej strony jest matowe i też nie zbiera po prostu odcisków palców. Niestety w przypadku tych wersji Pro one akurat z tyłu się nie brudzą, bo tutaj mają matowe szkło, natomiast z boku średnio to wygląda. Zdecydowanie mniej zauważalny jest tutaj problem z wystającą wyspą tego aparatu, ze względu na to, że jest po prostu mniejsza powierzchnia tego telefonu, w związku z tym on się aż tak mocno nie gibie, ale generalnie też robienie jakichś większych notatek na takim mniejszym ekranie nie jest jakimś dużym komfortem. Co prawda napisanie SMS-a lepiej tu będzie wychodzić, bo możecie robić wszystko za pomocą jednego kciuka, ewentualnie lekko sobie zmienić po prostu uchwyt, natomiast w przypadku tego modelu, no też to można robić, ale jest trochę bardziej skomplikowane. Natomiast w momencie pisania notatek, no to jednak taki Pro Max będzie wygrywał. Także tutaj jest kolejna rzecz z tych coś za coś. Także jeśli miałbym powiedzieć kilka słów o samym komforcie użytkowania, to powiedziałbym, że to jest naprawdę bajka. Bajka pod kątem właśnie chodzenia z tym telefonem, trzymania go w jednej dłoni, odpisywania na SMS-y, przeglądania stron internetowych. Bardziej mi tutaj chodzi o jakieś wypełnianie, o jakieś przechodzenie na kolejne strony, bo jednak czytanie artykułów może was trochę z czasem męczyć. To warto jakby zaznaczyć. No i tak samo w momencie, w którym chcielibyście trochę dłużej pograć na tym modelu, raczej to nie będzie komfortowe, bo na przykład wszystkie wasze palce będą na siebie nachodzić, a z przodu będziecie po prostu tymi dwoma, trzema palcami, którymi gracie, zasłaniać sobie sporą część tego ekranu, która jest jeszcze jakby odcięta przez notcha. Natomiast jak już mówimy o komforcie użytkowania, to na pewno warto kilka słów powiedzieć o wydajności, ale o stricte wydajności, jeśli chodzi o system, za dużo nie będę mówił, ze względu na to, że ona jest w zasadzie mega podobna do tej, którą mam tutaj okazję jakby doświadczać na co dzień. Tutaj w zasadzie nie różnią się te bardzo komponenty, ale o tym jeszcze później chwilę powiem. Chodzi mi bardziej o wydajność baterii. Generalnie iPhone 12 mini nie słynął z najlepszych czasów i sporo osób żaliło się, że kurczę, że jak mają kupić w zasadzie iPhone'a za powiedzmy 3000, no to lepiej może kupić iPhone'a 11, który naprawdę ma sztosową tą baterię, aniżeli inwestować w 12 mini, który ma taką sobie. Apple jakby sobie wzięło to do serca, podkręciło tutaj zarówno procesor, jak i baterię, no i teraz te czasy zwiększyły się o około 2-3 godziny. Nie jest jeszcze rewelacyjnie tak dobrze jak w przypadku tego modelu, ale dla użytkowników, którzy mniej intensywnie podchodzą do użytkowania telefonu na co dzień, generalnie on jest w stanie wystarczyć na jeden dzień na jednym naładowaniu. Powiem wam tak, że 2 dni używałem go tak sobie, w sensie tak sporadycznie, użyłem pewne czynności, jakie by robił jakby normalny człowiek, nie korzystający cały czas intensywnie z telefonu, i wyszedł mi czas na poziomie około 5,5-6 godzin. W związku z tym, jeśli sobie przełożycie jakby na cały dzień pracy, myślę, że wychodząc rano z domu o 8, będziecie w stanie jeszcze z naładowaną baterią gdzieś do 20-30% wrócić o tej 18-20 i on będzie tak naprawdę cały czas chodził. Także u mnie, jeśli bym użytkował na co dzień ten telefon, tak naprawdę musiałbym mieć albo powerbank, nie wiem, batery paka, albo po prostu nosić ładowarkę i doładowywać się gdzieś w biurze i tak dalej, bo niestety on przy intensywnym użytkowaniu, bardzo intensywnym, nie ma szans wytrzymać, no moim zdaniem, nawet połowy dnia, chociaż w zależności oczywiście jakich aplikacji byście tam używali, czy dużo byście filmów oglądali i tak dalej. Moją drogą, nie powiedziałem o tych filmach, ale to bym raczej podciągnął pod komfort użytkowania tak jak z graniem. Generalnie nie ma tutaj za dużego obszaru, co prawda wyświetlany obraz, te wszystkie treści, zdjęcia, jakbyście sobie przyglądali, będą naprawdę super. Na dłuższą metę raczej to nie jest idealny kompan do oglądania filmów, to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Dużo bardziej wolałbym się znaleźć w podróży z tym telefonem, jeśli on miałby służyć jako jedyny odbiornik jakiejkolwiek rozrywki. Ale tak jak wam mówię, podsumowując te kwestie baterii, i tak jest moim zdaniem znacznie lepiej, aniżeli w takich modelach jak iPhone SE 2020 czy iPhone 12 mini. Tutaj naprawdę ta bateria jest zdecydowanie lepsza i śmiało może konkurować z modelem iPhone'a 12. Myślę, że te czasy są tutaj porównywalne, a nawet czasami ten iPhone myślę, że będzie wam wypadał lepiej. Swoją drogą, często dostaję takie pytania, czy kupić iPhone'a 12 czy 13 mini. No to w tej sytuacji, tak jak wam mówię, z tą baterią musicie sobie w zasadzie
zasadzie odpowiedzi na pytanie, czy wolicie mieć większy obszar roboczy, większy komfort jakby oglądania filmów, przeglądania zdjęć, grania na czymś, wtedy wybieracie sobie iPhone'a 12, czy wolicie mieć większy komfort chodzenia z tym telefonem, a jednocześnie dostać nowsze komponenty w postaci lepszego procesora, czy lepszych aparatów, no to wtedy wybieracie właśnie 13 mini. Natomiast jak już poruszyłem wątek samej wydajności tego telefonu, to kilka słów o tym, co się tutaj znalazło. Generalnie są bardzo podobne komponenty, bo mamy na pokładzie Apple A15 Bionic, tylko te bazowe modele iPhone'a 13 oraz 13 mini mają dodatkowo 4 GB RAM-u, a Pro Max 6. W praktyce przekłada się to na to, że w momencie, w którym otworzycie sobie naprawdę sporo kart w przeglądarce, albo będziecie mieć otwarte dużo podstron na YouTubie, to generalnie ten telefon może złapać pewną zadyszkę i będzie zaczynał odświeżać te karty w tle, natomiast z włączaniem jakichś bardziej wymagających aplikacji, czy normalnym chodzeniem po systemie, włączaniu jakichś poszczególnych aplikacji, on z tym nie będzie miał żadnego problemu. I tutaj nikogo nie trzeba przekonywać, że te iPhony są w topie, pomimo już kilku miesięcy od premiery, jeśli chodzi o wydajność w zasadzie wszystkich telefonów na rynku. Apple świetnie optymalizuje te telefony pod względem jakby hardware'u i software'u i tak naprawdę kupując teraz ten telefon, myślę, że jeszcze przez 2, 3, a nawet 4 lata będziecie mogli cieszyć się bardzo dobrą wydajnością, a same aktualizacje powinny przychodzić tutaj co najmniej, nie wiem, do iOS 20. No i finalnie została nam jeszcze jedna kwestia do poruszenia. Chodzi oczywiście o aparat. On jest trochę inny aniżeli w modelu iPhone'a 12 mini, no i jest też inny zdecydowanie aniżeli właśnie w przypadku tego 13 Pro, ze względu na to, że tutaj mamy tylko dwa obiektywy. Tylko i w zasadzie aż, bo dla niektórych osób ten ultra szerokokątny obiektyw jest wystarczający, nie potrzebują teleskopowego. Ok, natomiast jeśli chodzi o samą jakość, no tutaj tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, bo w zasadzie jest ona bardzo podobna jak w tamtym modelu. Ja tak naprawdę nie poczułem większej różnicy pomiędzy tymi fotkami a tamtymi. I tutaj mówię o tych zdjęciach zarówno za dnia robionych, gdzie mamy naprawdę dużo światła, jak i w nocy. Naprawdę działa tutaj dobrze ten tryb nocny. Natomiast jeśli z kolei chodzi o samo filmowanie, tutaj wiele osób może powiedzieć, no różnice będą duże. Tak, jeśli bawicie się w bardziej profesjonalną, mobilną fotografię, bardziej profesjonalnie nagrywacie te filmy, to faktycznie może się okazać, że będzie wam brakowało trybu ProRes, taki jak jest na przykład właśnie w tym iPhone'ie, ale większości osób, powiem szczerze, że te wideo tutaj spokojnie wystarczy. Jeśli nie jesteście jakimiś koneserami, jeśli nie podchodzicie do tych zadań foto, wideo bardziej profesjonalnie, to nie ma w zasadzie większej różnicy, jeśli chodzi o ten aparat. Oczywiście, tutaj brakuje skaneru LiDAR i ktoś z was powie, ale chwila, a przecież ten skaner LiDAR pomaga przy rozszerzonej rzeczywistości i tak dalej. Okej, głównie tam się go stosuje w jakichś aplikacjach do pomiaru, miarki i tak dalej, ale dodatkowo ten skaner pomaga też przy wykrywaniu, a raczej robieniu szybszego autofokusu, dzięki czemu jeśli nagrywacie na przykład jakieś postaci, jeśli chcecie robić jakieś takie szybsze kadry, to iPhone 13 Pro powiedzmy lepiej sobie z tym poradzi aniżeli ten, ale tutaj tak jak wam mówię, spokojnie do takiej amatorskiej czy półprofesjonalnej pracy z właśnie foto-wideo, ten telefon spokojnie wystarczy. A do tego dochodzi też dobry przedni aparat, 12 megapikseli z przysłoną 2.4 i liczne tak naprawdę tryby portretowe z efektem rozmycia, a także nawet nagrywanie w zwolnionym tempie. Także tak to wygląda pod kątem tych głównych aspektów dotyczących wyboru tego telefonu, natomiast inny aspekt jest taki, że tutaj w cenie 3600, a tak jak wam mówiłem, choćby właśnie w RTV Euro AGD zdarzają się już promocje, gdzie ta cena zjeżdża o 2-3 stówki, macie w bazowej jakby wersji 128 GB, za które normalnie w przypadku iPhone'a 12 mini czy też 12 musieliście dopłacić, także jeśli zastanawialiście się na przykład nad 12 mini 12 w wersji 128 GB, to raczej nie będzie sensu ich kupować, lepiej sobie dopłacić od razu do nowszej, lepszej wersji, która i tak już ma te 128 GB zaimplementowane, bo myślę, że większości osób ona spokojnie wystarczy. I jak już powiedziałem wystarczy, to chciałbym krótko też podsumować cały ten materiał. Tak jak wam mówiłem, przesiadłem się ze swojego Pro Maxa na kilka dni na ten model i powiem wam, że nie jest źle, ale to nie jest telefon dla mnie. On ma naprawdę kapitalne jakby zalety w postaci głównie jakby tego rozmiaru, komfortu chodzenia, no to jest przegenialne tak naprawdę, ale z drugiej strony mi osobiście nie pasuje jakby ta mniejsza bateria. Ja wolę jakby zapłacić cenę za to, że będę miał gorszy komfort użytkowania, chodzenia z tym telefonem, ale jednak będę mógł go dłuższy czas katować. Tu raczej to nie wchodzi w grę. Się przyzwyczaiłem do komfortu jakby chodzenia i szybkiego cykania fotek czy filmów właśnie z pozycji iPhone'a, a tutaj jednak ten iPhone ma pewne ograniczenia. Natomiast tak jak wam mówię, ja to jakby nie cały rynek i myślę, że większości osób ten telefon spokojnie teraz wystarczy. Tak jak wam mówię, Apple tutaj
dużo poprawiło, jeśli chodzi o m.in. baterię. Wydajność też jest bardzo dobra. Także tak naprawdę kupując ten telefon macie spokój na dobre 3-4 lata i możecie odpoczywać od wyboru kolejnego modelu, bo na pewno Wam się będzie podobał, a Apple go też będzie wspierać aktualizacjami. Tak jak Wam mówiłem, fajne promocje pojawiają się w sklepie RTV Euro AGD. Tam możecie kupić tego tytułowego, najtańszego iPhone'a tego roku. Jeśli byście byli chętni, to linka macie oczywiście w opisie tego filmu. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!